Dominik Tarczyński bezlitośnie demaskuje unijnych liderów, nazywając ich łapówkarzami i złodziejami. Jednocześnie zaprasza Trzaskowskiego na debatę. Żałuję też, że Trzaskowski czy inni, których zachęcałem i zapraszałem do debaty, boją się. Chociaż proponowałem po angielsku, oni wykształceni, atrakcyjni, młodzi, ale jednak odmawiają. Nie bój się, Trzaskowski, zapraszam. Porozmawiamy. Czy praworządność powinna być strzeżona, oceniana, bo to jest oczywiste. Na to się zgodziliśmy i oczywiście praworządność powinna być pilnowana, strzeżona, obserwowana. Problem w obecnej sytuacji polega na tym, kto będzie decydował o tym, czy dane państwo członkowskie jest praworządne, czy nie. Co jest głównym problemem, szanowni państwo? Głównym problemem jest to, że do tej pory ta grupa trzymająca władzę, o której mówił pan poseł, a więc de facto skrajna lewica, która ma większość, mówiąc wprost, skrajna lewica niemiecka, to byli przedstawiciele największych sił politycznych, którzy oceniali praworządność w Polsce. I patrząc na ostatnie wydarzenia, to byli łapówkarze. Mówiąc wprost, to nie jest ocena polityczna. Ponieważ ci ludzie, którzy oceniali praworządność w Polsce, którzy przygotowywali rezolucję przeciwko Polsce, przypomnę, było ich 36, ci ludzie zostali aresztowani za korupcję. Co więcej, ci, którzy mieli nalot ostatnio na siedzibę własnej partii w Brukseli, coś nie do pomyślenia w Unii Europejskiej. Niedobrze jest o tym mówić. Niedobrze bardzo. Można mówić o korupcji w innych państwach, ale nie w siedzibie partii, Europejskiej Partii Ludowej, którą rządził Donald Tusk. I okres, który jest kontrolowany przez prokuratorów z Belgii, to także okres rządzenia przez Tuska w IPL-u. Europejskiej Partii Ludowej. A więc stawiamy się, a więc właściwie chcieliby nas postawić w pozycji tych, którzy są oskarżani przez aresztowanych lub już z nakazami aresztowania lub aktami oskarżenia. Chcą, aby łapówkarze, jest podana kwota w przypadku IPL-u, chodzi o początkowo 17 tysięcy euro łapówki. Szefa, który był, człowieka, który był szefem kampanii IPL-u. Prawą rękę Webera, szefa największej frakcji teraz w Parlamencie Europejskim. A więc dochodzi do sytuacji, w której oszuści chcą oceniać naszą praworządność. Łapówkarze, złodzieje i oszuści. Co więcej, nie tylko na skali Komisji Europejskiej, ale ja jako członek Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim, Komisji do Spraw Pegasusa, zasiadałem z Ewą Kaili, wiceprzewodniczącą, która była członkiem Komisji Śledczej, która została aresztowana z milionami euro za łapówkarstwo. Okazuje się, że to nie było 600 tysięcy euro, to nie było 1,5 miliona euro, ale jak się okazuje w nakazie aresztowania, to było 15 milionów euro łapówek. I ta wiceprzewodnicząca parlamentu, zasiadająca w Komisji Śledczej Parlamentu, wskazywała Polskę palcem, opluwała Polskę, obrażała, pomawiała. Bo jako pierwsza po wyborach w 2015 roku, jako posłanka, zawnioskowała o uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce. Bomby atomowej. A więc głównym problemem, z którym my teraz się mierzymy, to jest problem bardzo podstawowej uczciwości. Uczciwości, funkcjonowania organów ścigania. Co więcej, szanowni państwo, i to trzeba powtarzać, ta zasiadająca w komisji Pegasusa została zatrzymana dzięki takim narzędziom jak Pegasus, bo dzięki temu były na to dowody. Ale ona oponowała i atakowała Polskę, mówiła, że jesteśmy autokrytarnym, w ten sposób mówiła, autorytarnym i te inne nowomowy się pojawiały, żeby dyskredytować demokratyczny wybór Polaków. I problem polega na tym, że musimy podkreślać, kim jesteśmy jako Polska w Unii Europejskiej, co wnosimy. I to jest to, o czym mówił pan prezes wczoraj, aby się nie wstydzić, mówić, jaką mamy wartość.
bo my do Unii Europejskiej wchodzimy jako państwo, jako naród z ponad 1000-letnią tradycją. 1000 lat! Daliśmy im Kopernika, daliśmy im Jana III Sobieskiego, daliśmy im Jana Pawła II, daliśmy im Chopina, daliśmy im Marii Curie Skłodowską, daliśmy im 1000 lat historii doświadczeń Polski, a oni nam mówią, wasza demokracja jest niedoświadczona. Są starsze i bardziej doświadczone, dlatego przepisy prawa powinny być stosowane u was inaczej. No jakiś żart. A więc kiedy zderzamy się z rzeczywistością, która jest jakimś absurdem, to musimy reagować w sposób zdecydowany. I niestety nie do końca jest tak, że potrzebna jest zgoda, ponieważ ta soft power, używanie rezolucji, miękkiego prawa, kreuje rozwiązania, które omijają decyzje państw, omijają nawet referenda i są wprowadzane w praktykę bez ich przeprowadzenia. I to soft power, te rezolucje są bardzo ważne. Kończąc, dlaczego te rezolucje przeciwko Polsce powinny być uchylone i będziemy o to wnioskować? Rezolucją uchylającą. Dlatego, że prawo stanowione w Unii Europejskiej nie może być prawem stanowionym przez łapówkarzy i złodziei, a to oni to pisali, oni to projektowali, oni to pokazywali i za to powinno to wszystko być uchylone. Na zakończenie, szanowni państwo, jest nas tutaj kilka tysięcy. Żałuję, że TVN w żaden sposób nie zdecydował się transmitować tak ważnego wydarzenia, w którym bierze udział tak wielu Polaków. Kilka tysięcy ludzi, faktycznie jak w Ulu. Żałuję. Żałuję też, że Trzaskowski czy inni, których zachęcałem i zapraszałem do debaty, boją się. Chociaż proponowałem po angielsku, oni wykształceni, atrakcyjni, młodzi, ale jednak odmawiają. Nie bój się, Trzaskowski, zapraszam. Porozmawiamy. Bez 8 gwiazdek, bez wulgaryzmów, ale na podstawie danych. Porozmawiajmy, Rafale, o danych. A dane są takie i wielkie kłamstwo, jakich wiele, ale podam jeden przykład, jest tego, jak traktowane są w Polsce kobiety. To jest wykres przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej i nie tyle. Tutaj nowoczesna Unia, proszę. A tutaj zacofana według nich Polska. My kobiety szanujemy, a gdyby ktokolwiek, i powiem to bardzo jasno, gdyby ktokolwiek odważył się na jakikolwiek akt braku szacunku wobec kobiety, to uwierzcie mi, znając prezesa, byłby to jego ostatni dzień w partii. A więc podsumowując, nie dajmy się wkręcić w kłamstwa, opierajmy się na danych. Bądźmy dumni i pewni tego, co wnosimy do Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo, przecież to Ursula von der Leyen po tym, jak cały system nielegalnej migracji, podziału kwotowego upadł, to Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu na temat stanu Unii Europejskiej wyszła i powiedziała: "We should have listened to Poland." Powinniśmy słuchać Polski. Ale nie słuchaliście. A więc trzeba powtarzać: słuchajcie Polski, przyglądajcie się danym, bądźcie dumni jak Polska. Panie pośle, to ja w takim razie jeszcze jedno do pytanie mam do pana. Bo taka refleksja mi się narodziła, jak pana słucham. To znaczy, my jesteśmy w pewnym sensie już bardziej europejscy niż ta Europa, do której tak bardzo chcą, żebyśmy zmierzali. Pewne praktyki były. No Chopin pisał etiudę rewolucyjną wtedy, kiedy Polska była zaatakowana, już wtedy alarmował. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli tak naprawdę, na czym polega tego typu reakcja artystyczna. No nie będę już wspominał o bardzo przykrych doświadczeniach jeszcze z tego wieku belgijskich, jeżeli chodzi o zoo, które mieli, no i doświadczenia różnego rodzaju. Nie będę do tego nawiązywał. To wszystko rozumiem, ale mi chodzi o coś trochę innego. O skuteczność Polski na arenie międzynarodowej, o skuteczność Polski w Brukseli, bo być może my to robimy źle, bo patrząc na te ostatnie wydarzenia, jak pan sam zresztą wspomniał,
No, kiedyś u nas na przykład proceder łapówkarstwa w Polsce był częstszy. Mówi pan, mówi pan o okresie rządów głównie SLD, czyli komunistów z PZPR-u, lata 90., początek 2000. Tak było, teraz już tak nie jest. To może powinniśmy jednak spróbować tego, co tam działa, czyli łapówkarstwa. No nie, były takie sugestie, ale chciałbym powiedzieć, że to łapówkarstwo i to, co nas teraz oburza, ta grupa trzymająca władzę, to w 70-letniej historii parlamentu, czy historii Unii Europejskiej, to jest tylko jakiś moment. To wszystko padnie jak z domek z kart. Dlaczego? Dlatego, że nasza praca, nas, posłów, ona nie jest bardzo widoczna w działaniach zakulisowych, ale spędzamy bardzo dużo czasu na spotkaniach, na rozmowach z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami w Europie. I proszę zauważyć, jaki trend w Europie się teraz zaczyna? Łapówkarze, ulegając naciskom wielkich korporacji, forsują zielone łady i absurdalne pseudoekologiczne obostrzenia, które zamiast chronić środowisko, niszczą życie zwykłych ludzi oraz destabilizują całe narody. Ich działania nie mają nic wspólnego z troską o planetę, a jedynie z interesami elit, które bogacą się kosztem społeczeństwa. Trzaskowski, choć miałby szansę stanąć do debaty i bronić swoich poglądów, unika konfrontacji z prawdą. A przecież taka debata mogłaby być preludium do prezydenckiej rywalizacji, w której w końcu musiałby zmierzyć się z realnymi problemami, które ignoruje. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco z polską racją stanu.